Dzień dobry, moim gościem jest dzisiaj pani Henryka Bochnia, założycielka i prezydent Konfederacji Lewiatan. Witam panią, dobry. Pani prezydent. Fajna okazja, bo 20-lecie niedługo będziecie obchodzić i też chciałbym porozmawiać o tym, jak to jest właśnie organizacją biznesowym w Polsce. Chociaż zawsze myślimy o przyszłości, a nie to się zdarzyło, ale uważam, że dobre jubileusze trzeba jednak obchodzić. Natomiast to, czego chciałem zacząć, to jaka jest polityka w ogóle rządu, obecnego rządu wobec przedsiębiorców? Bo można mieć mieszane uczucia i tak naprawdę troszeczkę być zmieszanym, delikatnie mówiąc, bo mamy z jednej strony pozytywne rzeczy jak konstytucja dla biznesu, obniżanie podatków dla mikroprzedsiębiorców, chodzi mi o CIT na przykład, niewiele takich spraw. Z drugiej strony na przykład mamy exit tax, tak? Taki restrykcyjny jednak bardzo. Mamy też inne przepisy, przede wszystkim niestabilne też prawo. Mamy też ten nastrój, który jest budowany, który nie sprzyja przedsiębiorczości, takiej niepewności, prawda? Jak jest bilans właściwie? Jak ocenić ten skutek? Czy jest bardziej pozytywny, czy bardziej negatywny? Ja myślę, że bardzo słusznie pan redaktor opisał właśnie te takie sprzeczne sygnały, tak, które docierają do przedsiębiorców. I ja bym to nałożyła może nawet nie na 20 lat funkcjonowania Lewiatana, ale w ogóle na ten nasz okres transformacji, że bardzo trudno byłoby znaleźć taką ekipę, która w sposób taki bardzo jednoznaczny sprzyjała biznesowi. Może poza tym pierwszym okresem burzy i naporu, kiedy po prostu było tak niewiarygodne zamieszanie i administracja tak się pogubiła, że rzeczywiście można było powiedzieć, że nie przeszkadza. Że nie przeszkadzała, tak? Ja pamiętam, jak rejestrowałam swoją firmę w 91 roku i to mi dokładnie zajęło 20 minut w takim małym budyneczku na wiejskiej, tak? A potem mieliśmy już właśnie 20 wariantów jednego okienka i upraszczania i deregulacji pod nazwiskami różnych ministrów czy wicepremierów. I niestety to myślę przekłada się bardzo na właśnie podejście przedsiębiorców. Czy ten rząd, proszę, nie jest jakiś wyjątkowy? Nie, tak? Zawsze było tak, że lepiej lub gorzej, ale były po prostu ja myślę, że nasi płody rzucane przedsiębiorcom. Ja zresztą uważam, że to jest z jednej strony nasza siła polskiej przedsiębiorczości, a z drugiej strony też jej jakaś negatywna strona, że myślę, że i wobec tego, co działo się jeszcze w okresie, tak powiem, gospodarki planowej i kiedy sektor prywatny nauczył się tego, że trzeba być bardzo ostrożnym i z dystansem podchodzić do wszystkich deklaracji. I moim zdaniem bardzo to, poza właśnie tym pierwszym okresem, kiedy ludzie rzucili się na te rozkładane łóżka, szczęki i tak dalej, że potem im dalej wchodzili w biznes, co wymagało od nich podnoszenia większego ryzyka, tak? Bo czym innym jest kupienie sobie łóżka rozkładanego i sprowadzenie kilku towarów z Niemiec, a czym innym jest już zatrudnienie ludzi, wchodzenie, tak powiem, w różne odpowiedzialności. I ja myślę, że ponieważ 99% naszego sektora prywatnego to są małe i średnie firmy. To są ludzie, którzy bardzo ostrożnie w tej gospodarce funkcjonują. I z jednej strony to jest plus, bo wtedy, kiedy mieliśmy kryzys, ta ostrożność spowodowała, że myśmy właściwie go nie przeżywali, bo polskie firmy nie zadłużały się, nie wchodziły w duże inwestycje, tylko tak powiem, funkcjonowały w tej zasadzie, żeby się jakoś dało przeżyć, prawda? To jest ogromne obciążenie, bo to powoduje, że jak patrzymy na to, jak struktura tego przemysłu się, tej gospodarki prywatnej się zmienia, to widać, że my nie możemy wyjść z tego syndromu takich małych, właściwie rodzinnych firm, które boją się zrobić ten następny krok. Ciężko nam się buduje te koncerny, tak, nawet międzynarodowe. Bo po prostu one się boją, że jak wejdą, i to nasze badania to pokazują, że jak wejdą właśnie na ten następny etap, który związany jest z zadłużaniem się w instytucjach finansowych, z zobowiązaniami wobec pracowników, a nasz kodeks prawny jaki jest, to wszyscy wiemy, to oni sobie po prostu w razie, kiedy zdarzy się znowu właśnie czas złej pogody dla przedsiębiorców, wszystko jedno, czy to ze względów zewnętrznych, czy właśnie wewnętrznych, to znaczy takiej niespójnej polityki, to oni zostaną wystawieni kompletnie
przeciwko wszystkim instytucjom, które będą myślały tylko o tym, jak wziąć swoje pieniądze. ZUS ich dopadnie, Urząd Skarbowy ich dopadnie, różne inne instytucje, natomiast nie będzie tych, które będą im pomagały. Ale z drugiej strony mówi się, że komunizm zahartował, zresztą ta ostatnia... No, ale właśnie zahartował w ten sposób, że lepiej są bardzo, się nie rzucać. Tak? Trochę lepiej... tak, ale z drugiej strony bardziej są odporni, psychicznie chociażby, bo no, tylko ja myślę, niczego że dobrego się nie jest, spodziewają. Że to jednak jest duża bariera i to, co widzimy, jeśli chodzi o to, jak trudno uruchomić jest inwestycje prywatne, prawda? A pan premier Morawiecki stawiał to jako jeden z głównych czynników rozwoju. Mamy wzrost inwestycji, ale to jest przede wszystkim wzrost inwestycji publicznych. Prawda, tak? Więc to widać, że strasznie ciężko to przełamać. I obawiam się, że jak tego nie przełamiemy, jeżeli ludzie się naprawdę nie przekonają, że to nie jest kwestia fajnych deklaracji, konstytucji, tekstu, które ktoś, przemówień, tylko tego, że ten urzędnik, z którym mają do czynienia, jest naprawdę osobą, która jest im życzliwa. Przecież zdecydowana większość tych ludzi działa zgodnie z prawem. To prawo, jakie jest, wiemy, zmienia się co 5 minut. Przedsiębiorcy nie są w stanie ich przeczytać tego wszystkiego. Myśmy policzyli, że w ubiegłym roku to było 15 000 stron. Tak? I to właściwie poza 2016 to już była kompletna biegunka legislacyjna. Teraz jest trochę spokojniej, ale jak pan jest przedsiębiorcą, otworzy pan internet i pierwsze wiadomości jakie są, zmiany w podatkach, zmiany w kodeksie pracy, zmiany jeśli chodzi o reguły handlu, to jest naprawdę ogromny obszar niepewności i ci ludzie po prostu uważają, że dla nich najbezpieczniej będzie, żeby właśnie za dużo nie ryzykować. No i do tego doszły ostatnie jeszcze wydarzenia, takie właśnie jak choćby spór z Unią, kwestia sądu, bo to nie wiadomo, co to będzie z tymi sądami, jak będzie należało interpretować tą sytuację prawną. Nie, myślę, że po prostu oni żyją w ogromnej niepewności, poczuciu zagrożenia i zmienić to jest bardzo trudno, tak? Ale więc... z drugiej strony mieliśmy tak, na samym początku rządów PiS-u mieliśmy taką dosyć, takie silne dosyć określenia, nie powiem oskarżenia, ale no, tak taki negatywny PR robiony przez rząd przedsiębiorcom, tak? Że wystarczy nie kraść, wystarczy tam, no nie wiem, wielu przedsiębiorców to są oligarchowie, oszuści i tak dalej. Widać był taki negatywny, tak, negatywny PR. To się zmieniło na korzyść. Ale niestety, ponieważ no, takie rzeczy się pamięta, zwłaszcza jeżeli one odnoszą się do tego, co było też wcześniej w jakiś sposób mówione, tak? I to po prostu utwierdza, że lepiej nie ryzykować. I stąd też ja myślę, że my wszyscy, ludzie, którzy funkcjonują w biznesie obywatelskim, myślą o tym, żeby mieć jakieś poczucie przewidywalności, tak? Przewidywalności i bezpieczeństwa. I niestety i z powodów zewnętrznych, przecież widzimy, co się dzieje, tak? Co jest związane z Brexitem, z tym, co się dzieje we Włoszech, z tym, co się dzieje w Stanach. Porządek, ład handlowy, który wydawałoby się jest nienaruszalny, dzisiaj jest pod wielkim znakiem zapytania. Więc ci ludzie są pod wielkim naporem tych wszystkich złych wiadomości z zewnątrz i z jednej strony mają tak, no, gospodarka się dobrze rozwija, prawda? I patrząc na te dane, to moglibyśmy powiedzieć, no i dlaczego oni nie chcą iść dalej, tak? Właśnie dlaczego nie inwestują? Dlaczego nie ponoszą większego ryzyka? Myślę, że ciągle jeszcze w nich jest i nie wiem, kiedy to się da zmienić, bo patrząc na to, co się szykuje na przyszły rok, jeśli chodzi o przewidywane zmiany, chociażby właśnie w systemie podatkowym, tak? Czy też to, co dzieje się na zewnątrz, czy to, co się dzieje z kursem, to wszystko niestety nie sprzyja temu, żeby ci ludzie uznali, może jednak, złotówki, tak? Pójdę ten krok dalej, prawda? No więc właśnie. Osłabiła się jednak. To, co się dzieje na giełdzie, no jest po prostu dziesiątki. Czyli marazm niestety. Totalny, marazm na giełdzie. A teraz, wie pan, jak zacznie się już ten cykl polityczny, kolejnych wyborów, w których oczywiście obie strony będą przykładały sobie, niezależnie od tego, czy to będą fake newsy, czy to będą wiadomości prawdziwe, to dla człowieka, który nie siedzi tak głęboko w ekonomii, no jest sygnał taki, że lepiej, tak powiem, trzymać się od tego z daleka, bo nie wiadomo, co z tego wszystkiego wyniknie. A przyjrzymy się właśnie tym pomysłom rządowym, no właśnie, które ocenia pani pozytywnie, które negatywnie. Może zacznijmy od tych negatywnych, tak?
Wie pan, ja myślę, że to nigdy nie jest tak, że to jest czarno-białe, tak? Bo patrzmy chociażby na ten ostatni projekt, który został przyjęty wczoraj przez rząd, czyli pracownicze plany kapitałowe. Właśnie, obciąża przedsiębiorców jednak. Z jednej strony my zawsze byliśmy za tym, żeby budować system emerytalny, który da trochę większe bezpieczeństwo i pracownikom, i pracodawcom. W związku z tym to, co się stało z OFE, było dla nas niestety bardzo złym wydarzeniem. Tak? I w związku z tym budowanie pracowniczych planów kapitałowych no, jest takim krokiem we właściwym kierunku. Ale jak popatrzymy na to, że właśnie z jednej strony wprowadzamy kolejne obciążenie dla pracodawców, tak? W dużej mierze obowiązkowe, bo tutaj możliwości ucieczki będą niewielkie, a jak jeszcze przypomnimy sobie, co było na początku w tej projekcie ustawy, kiedy tak powiem więzienie groziło przedsiębiorcy, który by, a to było zupełnie niedookreślone, co to znaczy przedstawianie krytyczne ewentualnych instytucji, które mogłyby finansować te projekty, uczestniczyć w tym projekcie. Więc zamysł był, myślę, bardzo niebezpieczny. To się udało wszystko jakoś tam wyrzucić i ten projekt, zobaczymy, co się z nim zdarzy w parlamencie, ale z tych naszych rozmów, jakie mieliśmy w Radzie Dialogu Społecznego, on był naprawdę rzetelnie konsultowany. Bardzo wiele rzeczy, które budziły nasze niepokoje, zostało usuniętych, no ale wiemy, jak kreatywni są nasze posłanki i posłowie, więc poczekajmy, co z nim będzie na końcu. Natomiast to, co nas oczywiście niepokoi, jest to, że wiedząc o tym, że przed nami jest spowolnienie gospodarcze, tak? Bo tutaj jakby nikt nie kwestionuje, że to się zdarzy. Jeżeli nakładamy kolejne obciążenie na przedsiębiorców, a my na przykład nie wiemy, co stanie się z 30-krotnością, tak? My mamy, dzięki Bogu, już wrzesień, budżety w większości firm są już pozamykane, a ciągle nie wiemy, czy nagle Trybunał Konstytucyjny się nie zbierze i nie powie, wchodzi od 1 stycznia 2019, tak? Po czym od lipca 2019 wejdą PPK i jeszcze wejdzie wiele innych obciążeń, tak? I my się oczywiście bardzo tym niepokoimy, dlatego że znowu, jeżeli chcemy tą gospodarkę utrzymać, żeby ona rosła w wolniejszym tempie, ale jednak rosła, to my potrzebujemy tych inwestycji, tak? My potrzebujemy tego, żeby firmy widziały jakąś przyszłość pod sobą. Tak, właśnie. To też jest jakieś obciążenie, tym bardziej, że wielu przedsiębiorców, także zamożnych Polaków, często zmienia rezydencje podatkowe, tak? I z różnych przyczyn. Czasami no, nie mają wyjścia, tak? Muszą obniżyć. Wie pan, ja myślę, że tak. Z jednej strony ci, którzy chcieli się ewakuować, to się już ewakuowali, tak? Natomiast to, co mnie niepokoi, to, że dla mnie ten exit tax jest takim znowu niespójnym przekazem. Bo jeżeli my mówimy, że ta nasza gospodarka, mówię w tej chwili, odnoszę się do wystąpień przedstawicieli rządu, prawda? Że ta nasza gospodarka jest w takim świetnym stanie i mamy taki znakomity klimat i wszystko się świetnie rozwija, to dlaczego boimy się tych, którzy uznają, że mogą funkcjonować na jakimś innym rynku, prawda? I uważają, że mogą się rozwijać w jakimś innym kraju. To jest znowu taki sygnał, że no jak sobie stąd pójdziecie, to tak powiem, będziemy was karać. Wydaje mi się, że szalenie ważne jest, żeby ten przekaz, który idzie z administracji, żeby on był w jakiś bardziej spójny. No i to jest dziwna sprawa, że w strasznym pośpiechu to jest robione. No więc o to chodzi. Nie ma żadnego powodu. Jest dyrektywa. Ale dopiero 2020 rok. Dokładnie. A potem ile jest dyrektyw, których myśmy wcale nie wdrożyli. Więc jakieś spiskowe teorie się mnożą i o co więc tu chodzi? Martwimy się o to, dlatego że znowu to, co jest w tym projekcie, jest tak nieczytelne, tak jak właśnie to, co się działo z PPK, tak? Tylko, że w przypadku pracowniczych planów rzeczywiście ten system konsultacji był bardzo rzetelny. Natomiast tutaj ni stąd, ni zowąd spada nam na głowę kolejna, tak powiem, propozycja podatkowa. Konsultacje właściwie to już się odbyły. Ja nie rozumiem, po co, tak? Czy nagle jest tak, że jakaś wielka firma ma zamiar od, tak powiem, 1 stycznia gdzieś się ewakuować i trzeba dla niej... No jest to jedna z największych zagadek obecnie, nie wiadomo po co no to. No więc dlatego wydaje mi się, że właśnie to jest to otoczenie, w którym my przedsiębiorcy żyjemy, tak? Że z jednej strony
mamy dobre wiadomości, chcielibyśmy na tym budować naszą przyszłość, a z drugiej strony co chwilę wylatuje jakaś informacja albo jakiś projekt kolejnej ustawy, albo jakiś pomysł, który gdzieś tam ktoś się chce pochwalić, że ma właśnie i może go sprzedać, który powoduje, że mówimy zaraz, to jednak może poczekajmy, bo naprawdę nie wiadomo, jaka przyszłość będzie. Czy politycy są kreatywni, tak? I starają się pokazać, coś robią. No ja się boję tego, że właśnie teraz w tej gorączce wyborczej to będziemy mieli na okrągło takie zdarzenie. A coś dobrego może powiem. Ja myślę, że dobre jest to... Czy może... Ja myślę, że dobre jest to, że jednak, mówię, po pierwsze dobre jest to, że jednak gospodarka i europejska, i światowa się rozwija i my ewidentnie z tego korzystamy. Dobre jest na pewno to, że nasi przedsiębiorcy, tak jak pan mówił, zaprawieni w bojach, nie poddają się. Z jednej strony nie żyją w euforii, ale z drugiej strony nie wpadają w jakieś stany depresyjne, które wymagałyby, żeby jakoś, tak powiem, ich ratować, żeby w ogóle chcieli funkcjonować. Natomiast to moim zdaniem będzie ciągle bariera naszego rozwoju. Jeżeli wreszcie nie utrwalimy takiego przekonania, że to jest kraj, w którym robi się wszystko, żeby ludzie, którzy chcą coś tworzyć, tworzyć miejsca pracy, tworzyć nowe rozwiązania, uczestniczyć w wymianie handlowej, ryzykować, że dla nich, że to jest to miejsce, to niezależnie od wielkich deklaracji na temat konstytucji i tego, że my, tak powiem, jako administracja popieramy was, to po prostu nie będzie miało efektu. Ale może to wszystko wynika z takiego jakiegoś podskórnego myślenia, że jednak ci przedsiębiorcy są dalej jacyś prywaciarze, nie wiem, dużo z nich często jacyś szemrane osoby. I tak naprawdę po co temu poświęcać uwagę, zwracać sobie głowę? Może politycy tak trochę myślą i nie macie tego silnego oparcia tutaj w parlamencie. Ja myślę, że zdecydowana większość ludzi przecież pracuje w sektorze prywatnym, tak? Natomiast no jak odczytuje się te sygnały dotyczące właśnie narodowych czempionów, tego, żeby udział Skarbu Państwa był większy. Zresztą dzisiaj największy bank, czy największe banki państwowe, największa firma ubezpieczeniowa państwowa, największa firma w sektorze paliwowym państwowa. Więc my ciągle żyjemy w kraju, w którym ten udział państwa jest bardzo znaczący i to zresztą potwierdzają badania OECD. Jest taka narracja, że to jest, tak powiem, państwowe lepsze, dobre. Tak, że to jest lepsze, bardziej stabilne, daje lepsze możliwości. I komuny tak troszeczkę myślałam, mam wrażenie. Ja mam nadzieję, że to nie jest odesłanie do komuny, ale też ja myślę, że to dziedzictwo jednak tego poprzedniego systemu ciągle gdzieś sobie mamy, choć wydawałoby się, że są już nowe roczniki, które w ogóle nie powinny tego pamiętać nawet, tak? Ale okazuje się, co wynika też częściowo, myślę, z tych zagrożeń, które są w świecie. Ale mimo wszystko, jakbyśmy tak patrzyli bardziej optymistycznie, przez te 20 lat, jak działa Lewiatan, czy 30 lat, jakbyśmy patrzyli od początku transformacji tak naprawdę, czy widać rzeczywiście zmianę postrzegania przedsiębiorców, po pierwsze przez zwykłych Polaków, po drugie przez urzędników, po trzecie przez rządzących, przez państwo? Ja myślę, że znowu, odnosząc się do badań, to jest tak, że z jednej strony, jak pytamy na przykład pracowników, kto jest dla nich osobą, do której by się zwrócili, jak mają problemy i tak dalej, to jest ich bezpośredni przełożony. I ten bezpośredni przełożony jest najczęściej w sektorze prywatnym, bo tam ludzie pracują, prawda? Natomiast jak patrzymy z kolei na poziom zaufania do różnych grup, w tym właśnie przedsiębiorstw, no to widać, że daleko nam jeszcze do, tak powiem, strażaków chociażby. Tak? A jak patrzymy, pani prezydent, bo wspomnieliśmy o tym na początku rozmowy, ale jakbyśmy patrzyli, które rządy, tak idąc, nie wiem, od czasów, kiedy na przykład była pani ministrem przemysłu i handlu, prawda, 91 rok. I jakby na to patrzeć do tej chwili, które rządy były tak, oczywiście to nie jest jednoznaczne, nie jest czarno-białe, ale które były takie bardziej przyjazne, to można powiedzieć, przedsiębiorcom. Myślały przynajmniej o nich, próbowały coś robić. A które rzeczywiście były mało życzliwe. Ja myślę, że właśnie my ciągle jeszcze mamy za krótki oddech w stosunku do tego, co się zdarzyło, a byliśmy w okresie rewolucji, prawda? Żeby w sposób jednoznaczny powiedzieć,
ci byli okej, czy nie. Myślę, że było właśnie szaro. Niekoniecznie. Szaro. Nie możemy niekoniecznie, nikogo tak wyróżnić. Ale że... nie, dla mnie, i to jest zadziwiające, ale dla mnie bardzo pozytywny z punktu widzenia takiej rzetelnej rozmowy i podejścia do i do związków, i do przedsiębiorców, był, pewnie się pan zdziwi, ale jednak rząd SLD, ten, w którym wicepremierem był Jerzy Hausner. Ale znowu, to jest kwestia w dużej mierze człowieka, tak? Kogoś, kto sam był wiarygodny. Ale dużo jego pomysłów nie uszło w życiu, został storpedowany. No, ale jednocześnie to był czas, kiedy wszedł 19-procentowy CIT, który spowodował, że Polska znalazła się nagle w grupie krajów, które były postrzegane jako bardzo korzystne z punktu widzenia właśnie inwestycji. Więc ja myślę, że to jest na pewno rząd Jerzego Buzka, który wprowadzał te reformy bardzo odważnie i szkoda, że większość z nich niestety została albo zablokowana, albo kompletnie zmieniona. Też był rządem, wydaje mi się, z punktu widzenia znowu perspektywy, bo my nie możemy patrzeć, dzisiaj się coś wprowadza i jutro są tego efekty. W gospodarce to wszystko musi trwać, tak? Więc ja mam taką nadzieję, że będziemy mieli takie możliwości, żeby rzetelnie ocenić, jak te poszczególne ekipy rzeczywiście z punktu widzenia rozwoju polskiej przedsiębiorczości, polskiej gospodarki może ktoś to gruntownie przeanalizuje? Bardzo bym chciała, bo wydaje mi się, że niestety w tej walce politycznej rzucamy takie hasełka, tak? Natomiast przydałaby się nasza taka wewnętrzna, autentyczna ocena, co w polskim wydaniu, polskiej transformacji, która jest postrzegana jako wielki sukces, tak? Co rzeczywiście było rzeczą bardzo pozytywną, co zadziałało, co warto rozważyć na przykład żeby kolejne rządy mogły z tej wiedzy korzystać, prawda? A przypomnij, jaki właściwie wpływ na rzeczywistość mają organizacje biznesowe, właśnie takie jak Leviathan, BBC, tak? Ja myślę, że... Mamy ich kilka rzeczywiście mamy ich dużych. Kilka i ja uważam, że to jest dobrze i zawsze byłam przeciwko temu, żeby mówić, jakby była jedna organizacja, to by była bardziej wpływowa. I myślę, że był taki czas, kiedy mieliśmy właśnie jedną organizację związkową, jedną, tak powiem, i niekoniecznie... Jakie macie przełożenie? Bo działacie na przykład w komisji, z której strony też Rada Dialogu, tak? Tak, ale to wszystko bardzo zależy... To wszystko bardzo zależy od ludzi. I ja myślę, że tak... Czymś innym jest nasza współpraca z przedstawicielami administracji na tych szczeblach takich roboczych, tak? Dyrektorzy departamentu, zastępcy, ci, którzy przygotowują, jest bardzo, również w obecnej ekipie, bardzo dużo naprawdę dobrych ludzi. Jest zupełnie czymś innym, jak wchodzimy na te, tak powiem, ideologiczne wyższy poziom aspekty. Polityczne, i wtedy się okazuje, że niestety, ale ta skłonność do dialogu, rozmowy jest bardzo ograniczona i chęć słuchania jakby argumentów innych też jest bardzo ograniczona. Ale można powiedzieć, że ta taka Rada Dialogu to jest organizacja fasadowa w takim razie? Wie pan, ja myślę, że tak. W jednych rzeczach ona była bardzo efektywna. W niektórych my mamy ogromne frustracje i to jest i po stronie związków, i po stronie pracodawców. To nie jest tak, że to jest... Ja myślę, że obecna Rada Dialogu przez właśnie ten nowy zupełnie system rotacyjnego przewodniczenia, ona ma szansę być bardziej skuteczną instytucją niż poprzedniczka, czyli Komisja Trójstronna. Ale czy będzie? To zależy od wszystkich partnerów. A relacje ze związkami poprawiły się? Wie pan, myśmy mieli na podstawie 30-krotności wspólne oświadczenie, które spowodowało, że pan prezydent odesłał tą ustawę do Trybunału, było Solidarności i Lewiatana. Więc w różnych sprawach różnie to wygląda. No, są rzeczy, handel w niedzielę to handel w niedzielę dokładnie po dwóch stronach. Także ja myślę, że tutaj są ale różne interesy. Ale lepiej troszkę się znajdujecie niż kiedyś. Ale to tak jest w gospodarce. Ucywilizowało się to, bo kiedyś ja to myślę, było że chyba tak, że jest, dwóch wrogów po dwóch stronach. Tak, no ale przecież to jest tak, że naprawdę w niektórych kwestiach możemy się dogadać, w niektórych absolutnie nie. Natomiast sama ta rozmowa, właśnie przedstawienie argumentów, to też jest wartość sama w sobie. I dlatego ja jestem absolutnie zwolenniczką dialogu. On jest czasami bardzo frustrujący. Czasami bardzo frustrujący, bo rozmawiamy 12 godzin, wydaje się, że mamy jakieś wspólne punkty, a potem przyjdzie sygnał z centrali,
i okazuje się, że nie ma tego porozumienia. Albo my się dogadamy razem, tak wielokrotnie było, chociażby w sprawie minimalnego wynagrodzenia, że było wspólne stanowisko, po czym się okazało, że rząd ma zupełnie inne propozycje i nie liczy się ani z naszym zdaniem, ani z zdaniem związkowców. Proszę powiedzieć, odchodzi pani po 20 latach szefowania z organizacji i proszę powiedzieć, co panią skłoniło wszystkim do tego i co dalej? No przede wszystkim myślę, że powinniśmy wdrażać dobre standardy. I dobrym standardem jest to, żeby w takich organizacjach funkcjonowały zdrowe organizmy, mechanizmy, to znaczy wyboru, tak powiem, ludzi, którzy przychodzą z nowymi propozycjami, nowym punktem widzenia. Ja myślę, że to, co ja miałam do zaoferowania, w jaki sposób już zostało wykorzystane i bardzo bym chciała, żeby po prostu ci, którzy przyjdą, to są nowe pokolenia ludzi, może nie mają tych doświadczeń, które ja mam, ale może to właśnie dobrze. Czyli na wiosnę będzie rozumiem. Na wiosnę będzie nowa prezydentka albo nowy prezydent, zobaczymy. Ale co dalej z panią? Pracowała pani też bardzo bogatą karierę biznesową, była pani też w Boeingu. Czy na przykład myśli pani o właśnie powrocie takiego wielkiego biznesu, czy nie? Myślę, że nie. Ja myślę, że dla mnie to jest czas raczej na to, żeby właśnie być w jakichś radach nadzorczych, dzielić się swoim pisanie doświadczeniem. Książek. Wydaje mi się, że wszystko ma swój czas, prawda? I zobaczymy, jak to się rozwinie, bo życie jest, tak powiem, mnie wiele razy zaskoczyło i chociażby ta funkcja w Boeingu, o której pan mówi, była dla mnie zupełną niespodzianką i to, że 8 lat funkcjonowałam w wielkiej amerykańskiej korporacji, cały czas było niespodzianką, bardzo zresztą interesującą, ale też przy takim moment, w którym ja uznałam, że to, czego miałam się nauczyć, tak, i co mogłam im zaoferować, to już, tak powiem, się skończyło i trzeba iść dalej, tak. W związku z tym również tutaj, ja mam, tak powiem, otwartą głowę, oczy i uszy i jeżeli tylko będzie coś interesującego, co znowu będzie dla mnie fajnym doświadczeniem, gdzie ja będę mogła coś dołożyć dobrego, to na pewno z takiej okazji skorzystam i w głowie mi przez chwilę nawet nie powstaje, żeby, tak powiem, udać się na spokojną emeryturę. Rozumiem. A proszę powiedzieć jeszcze na koniec, bo w kontekście 100 lat od odzyskania niepodległości chciałem panią zapytać, co tak naprawdę jest w tej chwili największym wyzwaniem, największymi wyzwaniami stojącymi przed polską gospodarką teraz, czy w kontekście, nie wiem, może kolejnych 100 lat? Jest coś takiego, co najważniejszym jest wyzwaniem. Trudno wskazać jedną rzecz. Ja myślę, że my w tej chwili żyjemy w czasie, który kwestionuje wiele rzeczy, które dla nas były jakby nie do ruszenia. Jak chociażby ten ład handlowy, prawda? I może nam się nie podobać to, co robi prezydent Trump, ale on stawia jakieś wyzwania i ja myślę, że my do tego też musimy się odnieść. Ja bardzo czekam na Europejskie Forum Nowych Idei, które będzie 26-28 września w Sopocie, bo tych tematów, które dzisiaj są takim wielkim wyzwaniem i kwestionowaniem czasami dorobku wydawałoby się nie tylko stulecia, ale dużo więcej, tak? Tego, co wiemy o gospodarce rynkowej, tego, co wiemy o liberalizmie, że to wszystko wymaga naszego odniesienia i powiem panu, że mnie strasznie martwi to, że my skupiając się na takich czasami bzdurnych kwestiach, z którymi niestety mamy do czynienia w Polsce, że nie poświęcamy temu wystarczająco czasu, tak? I że sami się jakby eliminujemy z tej niesamowicie ważnej debaty o przyszłości. Czyli tak naprawdę właśnie kluczowe będą wyzwania dla nas międzynarodowe, które nas nie ominą, prawda? Absolutnie. I jesteśmy, wokół chcemy, siebie, czy nie chcieliśmy być, jesteśmy częścią tego świata i bardzo bym chciała, żebyśmy i w jak największym stopniu mieli wpływ na to, w którym ten świat, w którym Europa pójdzie. I my, będąc jedną z największych gospodarek w Europie, tak, mając fantastycznych ludzi, powinniśmy czuć odpowiedzialność za to. Nie być widzami, tylko być tymi, którzy będą ten nowy świat kierować. I martwi mnie to, że właśnie ani o tym za bardzo nie rozmawiamy, ani nie uczestniczymy w tym, co jest takie najbliższe dla nas, czyli przede wszystkim przyszłości Europy i że właśnie stawiamy się w takiej pozycji niestety widza.
I wydaje mi się, że to jest w tej chwili największe wyzwanie, dlatego że czegokolwiek byśmy się nie dotknęli, mówimy o nierównościach, tak? Mówimy o tym, jaka będzie przyszłość pracy. To są naprawdę kluczowe dzisiaj tematy. Jest fascynujące, jak czyta się właśnie te debaty, uczestniczy się w internecie, w tym, o czym rozmawia się w tej chwili i w Chinach, i w Europie, i w Stanach Zjednoczonych, a ja mam wrażenie, że niestety my uważamy, że to nie jest rozmowa dla nas, a ona jest dla nas. I ja myślę, że akurat nasze doświadczenia, to, że myśmy przeszli przez tak gruntowną transformację, to nas tym bardziej upoważnia do tego, by słuchajcie, to się nie sprawdzi, tak? Z tym może dalibyśmy sobie radę. Posłuchajcie, co nam wyszło, a co nie wyszło. To dotyczy zwłaszcza krajów, tak powiem, europejskich, ale nie tylko. To, co się dzieje w Afryce, jest przecież w tej chwili obserwować i kreować wydarzenia międzynarodowe. Nie tylko obserwować, ale po prostu być w tym, tak? Zabierać głos. Jest masa w tej chwili inicjatyw. Przez to właśnie, że ten porządek został naruszony, to jest ogromna ilość inicjatyw. Prezydenta Macrona, który organizuje w listopadzie wielkie spotkanie NGO-sów, biznesu. Tego jest bardzo dużo w różnych miejscach. A nie nasza Kata z kraja. Bardzo pani dziękuję za interesującą rozmowę. Moim gościem była pani Henryka Bochniarz, założycielka i prezydent Konfederacji Lewiatan. Oglądajcie nas państwo codziennie, godzina 11:00, Rzecz o biznesie.